Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w 1939 roku był pakt Ribbentrop-Mołotow i Niemcy i Ruscy napadli na Polskę. No, Niemcy wcześniej napadli na Czechosłowację i tam Zaolzie, te wszystkie sprawy. Na teraz 2022, no to jest pakt Baerbock i Lawrow. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Niemcy nie napadną na Polskę, no ale zdecydowanie wygląda na to, że Ruscy napadną na Ukrainę. No, może nie na całą Ukrainę, tylko na Donbas, no bo chcą mieć ten pas dojścia do Krymu. No ale coś się dzieje. No, nie wiem, kto jest ministrem spraw zagranicznych w Chinach, no ale tam też już są przyszykowania na przyjście. Znowu to spadło. Znowu są przyszykowania na wejście na Tajwan. Także też jakieś nazwisko się pojawi. No, trzecia wojna światowa czy się zanosi? No nie myślę, że się trzecia wojna światowa zanosi. Po prostu Ruscy chcą swoje strefy wpływów rozszerzyć. Chiny zawsze mówiły, że Tajwan to jest część komunistycznych Chin, tych głównych. No Ameryka się nie ruszy. Niemcy, no to w zasadzie szanują, czy całują Putina w rękę, no bo chcą mieć tani gaz ogrzewczy, no i uwielbiają eksportować te swoje samochody jeszcze do Chin. Oni w sumie mają tam 150 miliardów sprzedaży do Chin, to jest spory eksport. Także sojusz z Ameryką też się w zasadzie rozpada, bo wszyscy widzą, że Ameryka z takiego kapitalistycznego, z wolnorynkowego kraju zamienia się w kraj po prostu bezwolny, słaby, no i socjalistyczny. Ten socjalizm, który rozwala od środka wszystkie te kraje zachodnie, no nadszedł do Ameryki. No i teraz Ameryka to zaczyna być wielkim kolosem na glinianych nogach. Władimir Putin, inwazja na tą Ukrainę, no to już w zasadzie jest za rogiem. Czy wejdzie do Kijowa? No chyba też raczej nie wejdzie. Czy wsadzi swoje marionetki? No tam komuniści zawsze byli. No w czasie II wojny światowej, no to oni też jednak stanęli po stronie Moskwy. Walczyli z Polakami. Polska została przesunięta o te 200-300 kilometrów na zachód, także to coś znaczy. Dzisiejsi Ukraińcy, no to tak jak i w Polsce. W Polsce też przypuszczalnie jakby Bruksela wysłała Niemców i Francję do tego, żeby zaatakowała Polskę, no to połowa ten Platforma Obywatelska, wszyscy ci lewicowi, pokomunistyczni wyborcy, no to bardzo chętnie by powystrzelali ludzi z PiS-u, wsadzili do więzienia Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to z Ukrainą jest podobnie. Ta połowa promoskiewska po prostu chce zniszczyć swoją tą opozycję przeciwko moskiewską. No i co tu dużo mówić? No, tak było, jest i będzie. Te połowa kraju nie jest w stanie dogadać się z drugą połową, no bo tak jak w Ameryce też rozdział jest potężny. Lewica jest za cenzurowaniem słowa, za konfiskacją broni do samoobrony, za skrobankami, za jednopartyjną Ameryką. No a konserwatyści są wszystko to, co lewica mówi tak, no to prawica mówi nie. No i te jakieś tam dogadanie, no to znika po prostu. To jest makabryczne, że we wszystkich krajach, we wszystkich narodach po prostu ten podział jest coraz głębszy. No teraz nawet w MSNBC, no to niektórzy z tych dziennikarzy to nawołują, żeby lewica znajdowała
Broń, no część ludzi mówi, że to było niedosłowna broń, no używa się żeby takiego słowa, no ale jednak to zawsze dochodzi do tego, kiedy jedna partia ma ambicje zostać jedyną partią, to wtedy zawsze dochodzi do fizycznego niszczenia, do po prostu chęci zlikwidowania przeciwnika, no bo nie da rady zlikwidować przeciwnika, no przeciwnik zaczyna się bronić, walczyć i tak dalej, nie ma możliwości, no gułagi nie działały, obozy koncentracyjne nie działały, to nigdy nie działa, to w jakimś czasie to jest sukcesem, a później upada. No Chiny to są wyjątkowo. No ale dlaczego? No dlatego, że Nixon chciał dać im demokrację poprzez kupowanie tanich rzeczy chińskich. No i teraz mamy to, co mamy. No Chińczycy po prostu zajmą Tajwan. I Nixon i większość tych uczciwych, normalnych Amerykanów z lat 60-tych, 70-tych skrobie się po głowie. No ale komuniści weszli do kongresu amerykańskiego, komuniści weszli do Białego Domu. I to jest to, że Niemcy podtrzymują Putina. Niemcy chcą tego gazu, chcą eksportować do Chin. No i to jest najważniejsze niż ta demokracja, solidarność wśród tych państw demokratycznych. Berlin powiedział, że nie da żadnej broni Ukrainie. No i robi to samo z Estonią. Estonia teoretycznie tam starała się pomagać Ukrainie, no ale teraz Niemcy za karę Estonii zabierają licencje tam jakieś tam finansowe, jakieś handlowe i tak dalej. No też dlatego, że Estonia uhonorowała Tajwan, no znaczy mają tam jakieś te przedstawicielstwo, na Chinom to się nie podoba, no i Niemcy popierają Chińczyków, tragiczne jest to, że Anglia wysyłała samoloty do Ukrainy, no i najprostszą linią, tak jak lecą kruki, jak to w Ameryce się mówi, no to broń, która była w samolotach, nie leciała nad terytorium niemieckim, tylko zygzakiem, tak boczkiem. Dlaczego? No jeden minister obrony narodowej angielskiej powiedział, no w zasadzie to udawał, że to nie ma znaczenia, bo powiedział, że nie starali się uzyskać zezwolenia od Niemiec, no ale każdy normalny rozumie, że ten minister obrony narodowej angielskiej jest na tyle głupi, że myśli, że normalni ludzie są głupi. No wiadomo, o co to chodziło. Wielka Brytania nie spytała się o zezwolenie na przelot samolotów z bronią, no bo wie, że Niemcy przede wszystkim musieliby się zadeklarować, czy pozwolić, czy odmówić przelotu. No i tak, że Wielka Brytania wiedziała, że Niemcy to w zasadzie trudne będzie odpowiedzieć w ten sposób, no to lecieli zygzakiem, nie nad Niemcami. No ale to widać, jak nie mają zaufania. No, czy jest aliantem, czy Niemcy są aliantem amerykańskim? No w zasadzie to nie. W zasadzie to popatrzeć nawet na te 2% dochodu narodowego, które każdy kraj miał płacić, no to nie będą płacić i powiedzieli, że nie będą swojego udziału. 1,5% tak. Nawet ciekawe jest to, że Ruscy prowadzą badania badawczo-rozwojowe opłacane przez rząd niemiecki na terenie niemieckim. No i to te pieniądze, no to między innymi idą do tych organizacji, które załatwiły opozycję, załatwiły Alekseja Nawalnego, czy byłego brytyjskiego agenta. Tak, także te pieniądze idą tam, gdzie idą.
Niemcy w zasadzie na temat broni atomowej, no to oni się zadeklarowali, że w ramach NATO, no to oni chcą być tylko aktywnymi, chcą mieć status aktywnych obserwatorów, ale nie chcą być zaangażowani w tą obronę atomową. No to jest to, co Ruscy chcieli, to co Ruscy żądali, to co Putinowi bardzo pasuje. Te Chiny, no to też jest ciekawa sprawa, bo zanim Biden objął stanowisko prezydenta, no to on wtedy na kanclerz Makrele skontaktował się z nią i powiedział, żeby Unia Europejska poczekała z tą umową z Chinami. No, jak Biden Makreli powiedział to, żeby poczekała, no to ona pierwsze, co zrobiła, no to przyspieszyła te negocjacje, żeby jeszcze osiągnąć to, zanim Biden wejdzie do Białego Domu. No to było dosyć chamskie, no ale nie było zaskakujące. No, wiadomo, że syn Bidena, Hunter, no to on tam miał te pieniądze na Ukrainie, 86 tysięcy miesięcznie, no to też wpływa na to wszystko. No on miał pieniądze z tego Gazpromu, czy jak tam się to nazywało na tej... Nie, to nie był Gazprom. Gazprom to chyba jest ruski. No ale miał swoje pieniądze. Także Biden z tą Ukrainą, jak ostrzegał, że jeżeli Putin wejdzie na Ukrainę, no to będą jakieś tam sankcje, na małe wejście na Ukrainę będą małe sankcje ekonomiczne. No Chińczycy są zadowoleni, Ruscy są zadowoleni z Bidenem. W sumie Scholz też śpiewa tą samą piosenkę. Scholz, czyli następca Makrelowej, no to jak się go zapytali, czy Niemcy będą bojkotować tą olimpiadę zimową 2002, no to powiedział, nie mieszajmy polityki ze sportem, to trzeba demokrację, trzeba współpracować międzynarodowo, no i wszystkie jakieś takie akcje muszą być dobrze wyważone. No w sumie to mógł powiedzieć nie będziemy wspomagać tego, żeby był bojkot. Także sytuacja jest dosyć skomplikowana, tak jak wspominałem, 150 miliardów z Chinami. Ruscy zrobili no, sporo zniszczenia to dokonał sam Biden sam w sobie. No bo w Ameryce w zasadzie rurociąg amerykański Keystone zamknął. To miało prowadzić tam spod Kanady na południe tam do tej prawie że Zatoki Meksykańskiej. No to zatrzymał to. To tam dziesiątki tysięcy bezpośrednio ludzi straciło pracę. Setki tysięcy jakoś pośrednio straciło pracę. Zakazał, bo mu zieloni zakazali. A ten północny strumień 2, czyli ten Nord Stream 2 otworzył ruskim. No i co? Te sankcje, które Trump trzymał, Biden otworzył. No i wiedzieli. Normalni ludzie w Ameryce, republikanie wiedzieli, no i do pewnego stopnia też demokraci wiedzieli, że Biden użyje tego rurociągu do szantażu ekonomicznego i do szantażu politycznego. Te miliardy dolary też, które tam przepływają przez to. No oni między innymi bokiem puścili, żeby nie szło to przez Ukrainę. Niemcy pchali Bidena, żeby on to wszystko otworzył. Większość demokratów w Senacie była przeciwna
miała być taka ustawa zaproponowana przez konserwatystę Teda Cruza, żeby jednak były jakieś sankcje, no to demokraci zdecydowanie głosowali przeciwko. No nie było 60 głosów. No 50 republikanów głosowało, potrzeba było 10 głosów demokratów za to, żeby jakoś tam ukarać Rosję, bo to jest ta opcja, ten piracka opcja, czyli 60% potrzeba. No to też jest ciekawe, jak tam słyszycie ten filibuster w Senacie, czy te głosowanie, no to właśnie potrzeba, żeby obydwie partie się dogadały, potrzeba 60 głosów. Teraz socjaliści chcą zlikwidować to i chcą tylko mieć 50 głosów do przegłosowania. Także jedna partia zawsze będzie robiła politykę na następne dwa lata. No i za dwa lata znowu nowy Senat z 50 głosami znowu będzie zmieniał politykę. Także Ameryka dzięki komunistom amerykańskim zamienia się po prostu we Włochy. Nie będzie jeszcze zmiany rządu, nie będzie jeszcze zmiany rządu co parę miesięcy, bo nie ma takich wielkich koalicji, no ale zmiana rządu będzie w zasadzie, może być co dwa lata, prezydentury no co cztery lata. Także no idziemy w kierunku dosyć niebezpiecznym. Demokraci mówią, że nie potrzeba sankcji, dlatego że Niemcy nie będą operowali tego północnego strumienia, tego rurociągu, dopóki w wypadku, jeżeli Ruscy by najechali na Ukrainę. Ale Niemcy inaczej na to patrzą. Niemcy patrzą po prostu, minister obrony narodowej odpowiedział, że nie ma co wciągać rurociągu do polityki międzynarodowej. Także, że ani sport nie powinien być w oczach Niemców wciągany, ani rura z olejem. Także rządząca partia socjalistów, demokratów w Niemczech to jest w zasadzie, idzie ręka w rękę z Putinem, no i w zasadzie mówi, że to nie jest to wszystko ważne. Czyli jest sojusznikiem, no już teraz trudno powiedzieć. To Ameryka jest inną Ameryką, Niemcy są innymi Niemcami, Rosja jest inną Rosją, Ukraina jest inną Ukrainą, no i Chiny tak samo, no ale są jakieś podstawowe rzeczy, które ludzie powinni się pilnować. No i będzie ciężko. W Ameryce dużo się wyjaśni w listopadzie 2022. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. Biden po prostu doprowadził do tego, że Ruscy i Chiny się rozbestwiają. Także jeżeli głosowaliście na Trumpa, to wiedzieliście, co robicie. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No, jeżeli głosowaliście na Bidena, no to widzicie, co zrobiliście. Teraz jesteśmy w przededniu konfliktu światowego. No, wojny światowej raczej nie będzie, no ale to dzięki wam. Dzięki wam, że wybraliście Bidena. Dzięki wam, że wybraliście ten kongres amerykański, socjalistyczny, no to mamy to, co mamy. W Ameryce w samej sobie straty ekonomiczne, inflacja galopująca, cena benzyny i tak dalej, i tak dalej. Czasami półpuste półki, no nie ma jeszcze pustych półek, nie ma jeszcze wykupywania.
No ale nie jest dobrze. To także dzięki wam, socjalistom. Nie wiem, po co przyjechaliście do Ameryki, żeby głosować na socjalizm. Zdrowia dla normalnych.